Restauracje i hotele są zainteresowane, naprawdę. Zielonogórzanie też są coraz bardziej zainteresowani zdrowym, ekologicznym jedzeniem i świadomym odżywianiem. Naprzeciw wychodzi lubuska pętla kulturalna, która otwiera lubuską spiżarnię przy Fabrycznej 13. Co sobotę będzie się odbywał tutaj w piwnicy winiarskiej rynek produktu tradycyjnego. Tam będzie można przyjść, spróbować tych produktów, będzie można je kupić, będzie można porozmawiać z tymi wytwórcami. A jest o czym rozmawiać. Te sery powstały z naszego mleka w gospodarstwie Cusco. Najlepiej smakują z czatnej, z dyni, chili czy jagód z naszych lasów. Mamy również obfitość runa leśnego i zwierzyny leśnej. Między innymi chcemy rejestrować pasztet dzika, ponieważ ta dziczyzna jest w naszych lasach. Jest to nasza baza produktowa. Dobrodziejstwa, które skrywają nasze sady, ogrody i lasy, w słoiczkach zamyka już kilkunastu lokalnych wytwórców związanych z lubuską pętlą kulturalną. Ale spiżarnia ma zamiar wyjść z ofertą również spoza naszego regionu. Chętnie będziemy zapraszać ludzi spoza naszego regionu, żeby też się raz na jakiś czas pokazywali, co inne regiony mają do zaoferowania. Bogactwo tych produktów jest nieograniczone. Mamy bardzo dobre jakościowo miody, świetne owoce w sadach. Kontakt z ekotwórcami możemy nawiązać już w najbliższą sobotę od 8 do 13.